wracam do tego, co, jak nas to osobiście dotknęło, bo z tej perspektywy muszę na to patrzeć. Więc właściwie Artur stracił wszystkie możliwości zarobku, ponieważ usunięto go ze wszystkich ciał, w których brał udział. Brał udział w wielu, bo był człowiekiem bardzo uspołecznionym. I wycofano książki jego z biblioteki. I książka, którą miał w wydawnictwie, powiedziano, żeby niech sobie poleży. Więc, no, bo podobnie było ze mną, tylko ja mniej byłam wyrazista mimo wszystko, także z powodu mojej płci, ponieważ ja mniej się manifestowałam publicznie. Ale także miałam kłopoty z drukiem, a nawet już potem nie próbowałam drukować, aż do czasu naszego powrotu z Ameryki. Trzeba było coś ze sobą zrobić. 68 rok nie zapowiadał żadnych możliwości poprawy osobistej i trzeba było po prostu pomyśleć o tym, że jesteśmy już rodziną i trzeba tę rodzinę wykarmić. Ona ma, musi gdzieś mieszkać i zażywać mniej więcej spokoju. W tym celu zaczęliśmy się oglądać za wyjazdem za granicę. Taki wyjazd za granicę na jakiś czas był możliwy. Artur miał wielu przyjaciół za granicą, także z pan klubu. Jest taki węgierski poeta, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni, Illyés. To jest jeden z najwybitniejszych poetów węgierskich, żyjących w każdym razie wtedy. Który zaprosił Artura po prostu, żeby tam pojechał na Węgry i tam pobył sobie. Ale po nas nie urządzało, bo co z tego, że on wyjechał. Ale a my zostajemy i co z tym fantem robić. Także była taka możliwość, żeby dostać takie stypendium imienia Schumana. O to się postarał Pierre Emmanuel, właśnie zaprzyjaźniony z nami, który się dowiedział o tym, że Artur jest pozbawiony pracy i postawiony na marginesie. To był dla nas okres okropny przed wyjazdem, ponieważ Artur tak to przeżywał, że właściwie siedział w tym fotelu całymi godzinami i potrafił nic nie mówić. A był człowiekiem bardzo żywym, bardzo kontaktowym, pełnym takiego jak gdyby takich możliwości żartów ze wszystkiego, mimo że był trochę był i melancholikiem, ale myślę, że to właśnie poecie tak przystoi, żeby tak było, jest to możliwe. No więc w końcu nadarzyła się taka sposobność, że dostaliśmy, to przez ambasadę amerykańską zresztą, dostaliśmy zaproszenie na International Writing Program do Iowa. Oczywiście postanowiliśmy z tego skorzystać. To było właściwie zaproszenie dla Artura i on po długich staraniach o paszport, w końcu go wypuścili, a my się z pewną ulgą, pewno go chętnie się pozbyli na czas jakiś. Mimo że on nie był taki znowu dokuczliwy, ale był bardzo wyrazisty, jeśli chodzi o poglądy. No, on wyjechał, a my postanowiliśmy wyjechać wszyscy, całą rodziną. To było bardzo trudne, bo w tamtych czasów w ogóle trzeba było zawsze zostawić zakładnika. Jeżeli się już dostało możliwość wyjazdu, to ktoś tu musiał być, kto zapewniał to, że się do niego wróci. No więc oczywiście chcieli zostawić mnie i córkę. Ja około pół roku właściwie żebrałam o ten paszport, bo wiedziałam, że Artur jest w okropnym stanie. On bardzo, po pierwsze go bardzo dotknęło to, co było. Po drugie, bardzo w ogóle źle znosił takie przeciwności formalne, takie, że jakoś troszkę się wychował, jak gdyby częściowo w innym świecie, bo po demobilizacji przeniósł się z Londynu do Paryża i tam studiował w École des Sciences Politiques. Był bardzo, właściwie pod tym względem, dobrze wykształcony i taką miał właśnie umiejętność spojrzenia na wypadki historyczne i na przykład na sprawy innych religii. Miał bardzo taki specyficzny pogląd właśnie odziedziczony, bo taki był Andrzej Zikfriedzie, który był już takim, już był, bo nie żyje, był takim wspaniałym profesorem, który jak gdyby nawracał tych swoich studentów na taką lojalność wobec wszystkiego, co żyje. To znaczy także inne religie, wykładał religioznawstwo i podkreślał cechy różnych religii, wiem, że on bardzo sobie to cenił, to wspomnienie.
No więc wyjechał. Wyjechał, myśmy zostały z Danielą same. Ja w dalszym ciągu, wtedy pamiętam, że skończyłam książkę o Nerwalu i nawet jeszcze dotąd pamiętam, jak na tym stole ona pomagała mi rozkładać, bo trzeba było mieć 3 kopie książki, wtedy już teraz tego nie trzeba, pomagała mi rozkładać. To był taki jedyny taka rzecz, która była pozytywna w tym okresie, że ta książka o Nerwalu może wyjdzie. No w końcu wyszła, ale wyszła też późno, też się przeczekała trochę. No wreszcie przyszła taka pora, kiedy myśmy obie wyjechały także do Ameryki.